tym roku impreza obchodzona jest pod hasłem Dzień Garnizonu Kołobrzeg, w ramach czego pokazane zostanie, jak funkcjonował garnizon na przestrzeni lat, z podkreśleniem jednostek, które w nim funkcjonowały. Troszeczkę chcemy w tym roku do tego zlotu podejść w inny sposób. Tak? Wiadomo, to co się wydarzyło 24 lutego na Ukrainie też troszeczkę zmienia naszą optykę. Ten zlot niekoniecznie, tutaj jak wspomniał pan dyrektor, chcemy nazwać zlotem zimnowojennym, chcemy go poświęcić garnizonowi kołobrzeskiemu, tak? Który tutaj funkcjonował i był jednym z większych garnizonów, chyba trzecim co do wielkości w Polsce. Stąd też będą nietuzinkowe osoby. Swoją wizytę zapowiedział generał Waldemar Skrzypczak, który był swego czasu dowódcą tego garnizonu. Jeżeli tylko obowiązki zawodowe mu na to pozwolą, to będzie. Jeżeli nie będzie, to będzie jego właściwie następca, jego syn w randze pułkownika. W wydarzeniu weźmie udział około 70 rekonstruktorów z całej Polski. Impreza odbywać się będzie na nabrzeżu w porcie przy Latarni Morskiej. To, proszę państwa, prawdziwa gratka dla miłośników historii i militariów, których, jak życie pokazuje, zarówno wśród mieszkańców naszego miasta, ale również i turystów, którzy do nas przyjeżdżają, nie brakuje. Tegoroczny zlot będzie przebiegał pod hasłem Dzień Garnizonu Kołobrzeg i na pewno dzięki rekonstruktorom będziemy mogli poznać właśnie, jak funkcjonował garnizon Kołobrzeg. Wszystko to w przepięknych, historycznych okolicznościach, bo tegoroczna audycja będzie się odbywała przy Latarni Morskiej, przy dźwiękach również muzyki rockowej. Serdecznie wszystkich państwa zapraszamy, na pewno nie zabraknie atrakcji i mocnych wrażeń. Organizatorzy w tym roku stawiają na pojazdy ciężarowe. Będą trzy kraje. Samochody produkowane w Krzemieńczuku w Ukrainie. Pojawią się także polskie stare w różnym wydaniu. Tych atrakcji będzie o wiele więcej, bo mamy przygotowane dioramy, będzie wystawa o Kuklińskim, generale Kuklińskim, jak mówił starosta. Jest także przygotowana wystawa przez muzeum o historii garnizonu Kołobrzeg, bo ta historia jest bogata i wydaje się, że zapomniana. Taką dobrą atrakcją, tu możemy też powiedzieć, będzie przyjazd ponad 30 niestety, jak znam życie, będzie ich więcej. Wiarusów z 28 pułku zmechanizowanego z całej Polski jadą. I się organizują i wczoraj widziałem już mundury wyprasowane, tu przyjadą. Ósmy zlot zimnowojenny odbędzie się w sobotę 16 lipca w godzinach od 11 do 19. Wstęp jest wolny. Więcej na temat wydarzenia w bloku programów po wydarzeniach dnia.